Tu zobaczcie, jak chmury płyną w przeciwnych kierunkach. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, kłaniam się. Kurna, musiałem usunąć tamten ostatni film animowany, bo się przyczepili do praw autorskich i znowu dostałbym ostrzeżenie. Ja tylko na chwilkę, moi drodzy, pokażę Wam ładną interakcję Słońca z chmurami i troszeczkę Księżyca. Ziąb się zrobił okrutny. Już należy się spodziewać mrozu i grabienia rączek co i nosków. Dobra, no to zobaczmy, co tu się działo. Taki był sobie wieczór. Tutaj wypatrujcie cieni wewnętrznych. Zaraz spojrzymy na nie bliżej i zobaczymy też ładne kolorki w chmurach. Tu z drugiej kamery ujęcie na te cienie. Takie cienie oczywiście każdy z Was może zobaczyć bez jakichkolwiek przyrządów. Wystarczy okulary słoneczne założyć na nosek i wszystko pięknie widać i także te kolory możecie dostrzec w okularach, które tutaj o na przykład widać. Co nie? I tu mamy bardzo ładny właśnie przykładzik na interakcję Słońca z chmurami. I mamy tu cień, i mamy ładne kolorki. Takie zjawiska zachodzą w pobliżu Słońca w chmurach. O, tutaj dobrze widać. Cień się przesuwa. Chmurki ładne, kolorowe. Tak, jakby to miało działać, powiedzcie, przy jakimkolwiek odległym słońcu, co? To niemożliwe, moi drodzy. Jeszcze chwilka ze słońcem i zaraz pokażę Wam troszeczkę księżyca, bo pełnia była. I księżyc wschodził 20 minut po zachodzie słońca. A, tutaj też kolorki, jakieś różowe. Słońce tam po lewej idzie. O. Możecie patrzeć na takie słońce w okularach też, bo chmury robią za filtr. Tu jeszcze chwila ze światłem. I zaraz idziemy do księżyca. No, zimno było jak ciort, zmarzłem. To pierwszy dzień, pierwszy wieczór z herbatką. Sezon na herbatkę z miodkiem i z cytrynką się rozpoczął. Dobra, i to jest koniec słońca. Już idziemy do księżyca, uwaga. Aha, jeszcze tak śmiesznie zachód słońca. I jest księżyc. No niestety, zachmurzenie, bardzo niskie chmury i dopiero tak wysoko go zobaczyłem. Ale to i nawet nieźle, bo dzięki tym chmurom zaraz Wam pokażę lokalne oświetlenie. Tutaj ładnie się formował obrzeże poszarpane, tak? Zajmowaliśmy się tym tematem na przykład w tym filmie i tam był naszego kolegi z Niemiec bardzo ładny księżyc i tam mówiliśmy o tym, tak, jak postrzępione jest obrzeże księżyca, natomiast w środku, tutaj spójrzcie, zobaczcie, że w środku księżyca obraz nie jest zakłócony w jakikolwiek sposób, tak? Ani nie faluje, ani nie jest postrzępiony. Natomiast to jest ten wczorajszy księżyc, moja pełnia. Natomiast brzegi są pociapane, takie jakby zęby piły tarczowej. Nie? A w środku księżyca nie ma jakichkolwiek zakłóceń. Będziemy jeszcze zwracać uwagę na takie rzeczy.
spróbuję jeszcze złapać któregoś dnia, którejś nocy księżycek. Dobra, i teraz pokażę Wam jeszcze parę zdjęć tego lokalnego oświetlenia i będziemy kończyć. O, spójrzcie, tam księżyc jest schowany za tą dolną czarną chmurą i mamy takie lokalne podświetlenie, coraz więcej tego światła, bo on się zbliża do tej chmury wyższej, coraz więcej światła, lokalne światło, maleńkie wszystko. Teraz wyszedł księżyc i to tyle, haha. A tutaj wielki wóz, wielka niedźwiedzica i sąsiednie gwiazdy z balkonu od moich rodziców. I to tyle, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, bądźcie zdrowi tej jesieni, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Uściski, pa.